Nasi dyrektorzy, jeżeli chodzi o wzrost PKB, przewidują w znacznej większości, że będzie ten PKB rósł między 2,5 a 3,5%. Jest to troszeczkę niżej niż przewidywania naszego rządu, ale cały czas moim zdaniem bardzo wysoki wzrost PKB. Jeżeli chodzi o optymizm dyrektorów finansowych, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Optymizm netto, czyli różnica między odsetkiem dyrektorów, którzy wskazują, że będzie lepiej, a tych, którzy będzie gorzej, jest cały czas dodatni. Wzrósł niepokój, odczuwany niepokój gospodarczy. Aż 46% dyrektorów finansowych stwierdziło, że jest wysoka niepewność gospodarcza w Polsce, co i tak jest oczywiście dobrym wskaźnikiem porównując do Unii Europejskiej, gdzie aż 52% dyrektorów finansowych tak stwierdziło, ale niestety jest to wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do zeszłego półrocza. To by mogło oznaczać, że prognozy odnośnie wzrostu PKB mogą być niezrealizowane w 100%. Jednym z większych wyzwań i ryzyk, które widzą w realizacji swoich strategii, jest też pozyskanie wykwalifikowanych kadr pracowniczych. Więc można powiedzieć, że z punktu widzenia szeroko pojętego społeczeństwa w najbliższym okresie raczej nie ma jakichś większych zagrożeń.